To zadanie chciałbym wam pokazać w wersji polsko-amerykańskiej albo amerykańsko-polskiej. Khan Academy jest platformą stworzoną w kraju, w którym używa się trochę innej notacji matematycznej. Z tego powodu możecie czasami w ćwiczeniach i w zadaniach spotkać się z innymi oznaczeniami niż w polskich szkołach i w polskiej literaturze matematycznej, na przykład w podręcznikach. W dzisiejszych zadaniach przykładem takiej różnicy jest graficzne oznaczenie kąta prostego. My Oznaczamy tak, oni oznaczają tak. Pamiętajcie, że najważniejsze jest tutaj zrozumienie tematu, a dopiero w drugiej kolejności nazewnictwo, czyli słowa, jakimi się posługujemy, w tym przypadku mówiąc o trójkątach, i notacja, czyli to, jakimi symbolami graficznymi zapisujemy w tym przypadku cechy trójkątów. Koniec gadania, zabieramy się do zadania: który bok jest prostopadły do boku BC? BC to ten kawałek prostej tutaj. I żeby inny bok mógł być do niego prostopadły, prostopadłość oznacza, że dwa elementy przecinają się albo są ułożone względem siebie pod kątem prostym, albo inaczej mówiąc pod kątem 90 stopni. I widać na rysunku, że bok BC przecina się z bokiem AB pod kątem 90 stopni. Ten symbol oznacza właśnie kąt 90 stopni, inaczej mówiąc kąt prosty. Czyli w odpowiedziach musimy znaleźć odcinek AB albo odwrotnie BA. Odcinek BA i odcinek AB to ten sam odcinek, inaczej tylko oznaczony. Tutaj mamy odpowiedź AB. Bok AB jest prostopadły do boku BC. Następne zadanie. Przyporządkuj każdy z trójkątów do odpowiedniej kategorii. Sprawdźmy na początek, jakie kategorie mamy do wyboru. Trójkąty prostokątne. Co oznacza, że jeden z kątów wewnętrznych trójkąta ma 90 stopni. Trójkąty rozwartokątne, co oznacza, że trójkąt ma jeden kąt wewnętrzny większy niż 90 stopni. Kąt rozwarty. I trójkąty ostrokątne, co oznacza, że miary wszystkich kątów wewnętrznych w trójkącie są mniejsze niż 90 stopni. Ten trójkąt ma kąt 90 stopni. Tutaj to jest kąt prosty. W tym trójkącie wszystkie kąty wewnętrzne są mniejsze niż 90 stopni. Tak przynajmniej na moje oko to wygląda. Czyli to jest trójkąt ostrokątny. Wrzucamy go do ostrokątnych. W tym trójkącie ten kąt u góry jest bardziej rozwarty niż kąt 90 stopni. Ten kąt to kąt rozwarty. Na pewno ma więcej niż 90 stopni. Wrzucamy ten trójkąt do trójkątów rozwartokątnych. W tym trójkącie wygląda na to, że wszystkie kąty są ostre. Żaden z kątów nie jest nawet prosty. No to wrzucamy ten trójkąt do kategorii trójkątów ostrokątnych. Ten tutaj ma na pewno kąt prosty, nawet tak jest zaznaczony, czyli wskakuje do tej kategorii. Ten trójkąt, ten kąt tutaj wyraźnie ma większą miarę niż 90 stopni. To jest kąt rozwarty. Czyli wrzucamy ten trójkąt do trójkątów rozwartokątnych. I mamy w wyniku kategoryzacji trójkątów po dwa trójkąty w każdej kategorii. Sprawdzamy odpowiedź. Wszystko się zgadza.